Dzień dobry Państwu, hello. Przepraszam bardzo za spóźnienie. For those of you who do not speak Polish, this is the so-called too long, did not read version of my talk. If I had just 10 seconds, that would be the message. Keep copyright out of the classroom. I'll switch now to Polish, but please come and let's have a conversation if this is important for you. Ja będę chciał mówić o prawie autorskim i edukacji. Chciałem z góry zaznaczyć, nie wiem, może Marcin już to mówił, że nie będzie dzisiaj niestety występowała Katarzyna Rybicka, która jest moją koleżanką i współpracowniczką. I byliśmy podzieleni, ja miałem mówić o tak jakby fundamentalnych sprawach dotyczących prawa autorskiego w edukacji. Kasia miała mówić o naszych doświadczeniach związanych z reformą, która się właśnie zakończyła, w czasie której Kasia prowadziła w naszym zespole działania rzecznicze intensywnie, jakby najbardziej intensywnie z nas wszystkich na rzecz wprowadzenia dobrej zmiany dla edukacji, a nie złej, więc bardzo ubolewam, że to nie ona będzie o tym opowiadać. Niestety z powodów zdrowotnych nie mogła tutaj dzisiaj być, więc to, co Państwu przedstawię, jest pewnym skróconym mashupem tych dwóch tematów. Co ma prawo autorskie do edukacji? Musimy zacząć od tego, że moim zdaniem często zapominamy o edukacji, gdy myślimy o prawie autorskim. Zapomina o tym resort kultury odpowiedzialny za prawo autorskie. W takiej narzucającej się narracji prawo dotyczy kultury, twórców, bibliotek, muzeów i to wszystko jest prawda. Zapominamy jednak, że jest w Polsce 600 tysięcy nauczycieli, jest 6 milionów dzieci i one wszystkie też wykorzystują treści prawno autorskie, tworzą czasem te treści i prawo autorskie ich działania reguluje. No i na czym, jak wygląda sytuacja w największym skrócie? No wygląda ona tak, że prawo oczywiście autorskie także w sektorze edukacji reguluje kto, która instytucja i jak może korzystać. Istnieje dozwolony użytek dla celów edukacyjnych, ale jest on, a przede wszystkim był przed tą reformą, bardzo nieklarowny. Nie było jasne, które instytucje do końca mogą korzystać. Było na pewno jasne, że mogą korzystać szkoły, ale nawet wewnątrz szkoły sprawa była dosyć prosta dla takiej klasycznej lekcji. Ilustrujemy jakiś proces nauczania, na przykład pokazując film. Co do tego nikt nie miał wątpliwości. Problemy się zaczynają, gdy nauczyciele organizowali różnego rodzaju kółka pozalekcyjne, gdy te materiały są pokazywane w świetlicy, więc ta niepewność nawet dotyczy czegoś tak tradycyjnego jak szkoła. Nie mówiąc już o pytaniach typu, a co na przykład z prywatną szkołą językową, albo co z biblioteką, która realizuje cele edukacyjne, albo nie było jasności, albo co gorsze okazywało się, że ona tych samych praw, co szkoła nie ma. I ogólnie rzecz biorąc, system prawa nie radzi sobie z edukacją cyfrową. Mamy sytuację, w której oczekujemy od nauczycieli, by byli cyfrowi. Za takie największe gwiazdy edukacyjne uważa się nauczycieli, którzy mają blogi edukacyjne, są superbelframi, którzy prawie wszyscy są bardzo internetowi, ale system prawa za tym podejściem nie nadąża. I trzeba też pamiętać, że oczywiście jak zwykle osobnym problemem jest świadomość, nikt nauczycieli nie kształci nawet z podstaw prawa i tak wśród nauczycieli, jak i w całym społeczeństwie, na przykład ludzie nie wiedzą, że jest coś takiego jak ten dozwolony użytek edukacyjny i że można pokazywać filmy. Wiele ludzi uważa, że w szkołach odchodzi piractwo. No i w tej sytuacji mieliśmy w ostatnich dwóch latach albo nawet trzech prowadzoną reformę prawa autorskiego i w pierwszej zaproponowanej wersji założeń było napisane bardzo jasno i to było dla nas bardzo ważne, że zaproponowane zmiany zmierzają do zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w granicach określonych przez prawo europejskie i międzynarodowe. I traktowaliśmy to jako bardzo dobry punkt wyjścia do zastanawiania się, jak poszerzyć dozwolony użytek w edukacji, który mniej więcej w tym roku, gdzieś tak od wiosny uznaliśmy, że jest naszym kluczowym celem zajęcie się prawem autorskim dla edukacji w tej reformie. No pytanie, czy nam się to udało, albo raczej czy regulatorowi i posłom, którzy przyjęli tę ustawę, udało się stworzyć takie nowoczesne prawo? Wydaje nam się, że nie. I problem fundamentalny jest taki, że prawo nie przystaje w ogóle do ogólnej wizji edukacji. Mamy dzisiaj wizję edukacji, że tak powiem, takiego poszerzonego pola edukacyjnego. Mówimy, że istnieje uczenie się przez całe życie, że jest edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna. W ustawie o oświacie instytucje pozarządowe są zapisane jako partnerzy szkół. Uznaje się ważną rolę bibliotek, instytucji kultury. Nowe muzea na potęgę rozwijają działy edukacyjne. I nagle okazuje się, że mamy prawo autorskie, które bardzo dobrze jakby się czuje w świecie szkoły, w świecie lekcji, a wszelkie inne formy edukacji zaczynają być podejrzliwe, lądują w jakiejś szarej strefie albo w ogóle poza ramami prawa autorskiego. I co się wydarzyło w ramach tej nowelizacji?
po pierwsze, faktycznie doprecyzowano zakres tych instytucji, ale to doprecyzowanie jest dosyć ograniczające. To może jest dobrze, że wprowadzono pewną klarowność i jasność, ale w tym momencie będziemy mówić w odniesieniu do dozwolonego użytku edukacyjnego o precyzyjnie zdefiniowanych instytucjach oświatowych, które z grubsza rzecz biorąc są szkołami. No tam jeszcze są jakieś przedszkola i kilka nietypowych rodzajów szkół, jak na przykład szkoły oficerskie, bo na staranie MON-u dodano je, żeby na pewno te szkoły nie były szkołami pirackimi. Ale próba dopisania do tej listy już instytucji publicznych, takich jak biblioteki i muzea, zakończyła się niepowodzeniem, a idea dodania do tego organizacji pozarządowych, mimo że są one uznane za tych ważnych partnerów systemu oświaty, już w ogóle okazały się być czymś zupełnie radykalnym. I to chyba był taki najbardziej szokujący dla nas moment w dyskusjach, które toczyliśmy, bo wysunięto taki argument, że stowarzyszenie zwykłe w Polsce zakładają 3 osoby, a biblioteka, jeśli odpowiednio zinterpretować przepisy ustawy o bibliotekach, zdaje się, można samodzielnie założyć. No i w ministerstwie i w komisji sejmowej pojawiła się taka wizja działań, że pojedyncze osoby będą zakładać biblioteki i stowarzyszenia tylko, żeby wykorzystywać dozwolony użytek edukacyjny, jak i taki wytrych do łamania prawa. I nikt się nie śmiał, gdy to było mówione na tamtych salach. Więc druga szokująca rzecz była taka, że ta teza prawo autorskie służy ochronie twórców, no to jest dosłowny cytat z szefowej komisji prawa autorskiego, cytat, który niejako zamykał niemalże drzwi o dyskusji. Wykonano jeden krok naprzód, jest to taki krok, że doprecyzowano kwestię e-learningu i stwierdzono, że jeśli e-learning jest na platformie zamkniętej i jego użytkownicy są zdefiniowani, to jest on objęty dozwolonym użytkiem edukacyjnym, można wtedy na przykład streamować film uczestnikom e-learningu. Można sobie powiedzieć faktycznie, że jest to krok naprzód. Problem jest taki, że nie jest to żaden przełomowy krok naprzód, tylko takie nadgonienie trochę faktycznej sytuacji, w której edukacja po prostu ten e-learning stosuje. Więc mamy takie trochę poczucie, że w miejscach takich jak CopyCamp możemy rozmawiać bardzo nowocześnie o pomysłach na prawa autorskie. W innych salach, w salach naszego Sejmu ta rozmowa jest niesamowicie konserwatywna i za wielki sukces uznaje się, że w roku 2015 wreszcie mówimy o kopiach, a nie o egzemplarzach, bo jeszcze do niedawna nasze prawo zezwalało nam na robienie kserokopii, przegrywanie kaset magnetofonowych i kopiowanie, nie wiem czego jeszcze, może nawet płyt winylowych. Ale więc jakie jest takie podsumowanie tej debaty? Wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec powiedział, że osiągnęliśmy kompromis. Rzeczywiście można powiedzieć, że ministerstwo tak bardzo aptekarsko ważyło głosy, ale jest to kompromis, który jest niedobry dla edukacji. No ale teraz proponuję na sam koniec spojrzenie trochę inne. Paradoksalnie, jeśli spojrzymy na Polskę w kontekście europejskim, to wcale nie jest źle i komentatorzy patrzący na ostatnią reformę mówią, że jest bardzo dobrze. Polska ma szeroki zakres dozwolonego użytku edukacyjnego. Przykładowo w Finlandii nie dość, że nie można pokazać na lekcji filmu komercyjnego, ale przepis o opłatach audiowizualnych obejmuje też na przykład animacje znalezione w sieci. Nawet jeśli są one niekomercyjne i kompletnie amatorskie, nie wiadomo komu płacić, opłaty trzeba płacić, strasznie to blokuje nowoczesną edukację. Więc można powiedzieć, co trochę jest dla nas trudne, jakby uczestniczących w debacie o polepszeniu sytuacji w Polsce, że ta sytuacja w Polsce jest całkiem niezła. I mamy teraz w Europie sytuację, w której wiemy już o zbliżającej się reformie prawa autorskiego tyle, że prawie na pewno edukacja będzie jednym z wyznaczonych obszarów, w którym zostanie przeprowadzona tak zwana modernizacja prawa autorskiego. I to jest dla nas, myślę, sytuacja ciekawa, bo po pierwsze możemy powiedzieć, że jeśli musimy od harmonizacji w górę przepisów na przestrzeni Europy, a te przepisy są strasznie rozrzucone i niespójne, co szkodzi edukacji, to Polska w pewnym sensie nawet z dzisiejszymi przepisami może być wzorem. Myślę, że też ważne jest pomyśleć o tym debacie, która się toczyła i tym procesie jako takiej jakby przystawce do głównego dania, którym będzie ta europejska reforma odbywająca się w 2016 roku. I mam nadzieję, że można próbować wyciągać wnioski jakby i z debaty, która się toczyła, i z postulatów, które zgłaszaliśmy. I takie najważniejsze wnioski, została mi minuta, więc będą to tylko najważniejsze, są takie przede wszystkim, że nie możemy myśleć o edukacji jako o wyjątku edukacyjnym jako opartym na liście instytucji. Nie są ważne instytucje, miejsca czy budynki, ważne są użycia, które są edukacyjne, gdziekolwiek one są prowadzone, i to powinna być fundamentalna zasada. Po drugie, te przepisy powinny być neutralne technologicznie, to znaczy nie jest istotne, czy coś jest papierowe, czy cyfrowe, jakiego używamy nośnika. Jeśli gwarantujemy sobie jakieś prawa, to powinny one być
jakby uniwersalne. I po drugie jest dzisiaj dużo dyskusji przeciwnej harmonizacji, które strasznie podkreślają lokalny charakter kultury, lokalny charakter edukacji. To do pewnego stopnia jest prawda. Systemy edukacyjne w Europie są narodowe, jest taka bardzo silna autonomia narodowa. Ale trzeba pamiętać, że prawo do edukacji jest czymś uniwersalnym, a coraz więcej działań, nawet jeśli wy się douczacie, to być może uczycie się z zagranicznych kursów, z projektów międzynarodowych, jest to, jak to się mówi w nomenklaturze europejskiej, transgraniczne. I to jest bardzo ważny powód, żeby to było zreformowane i zharmonizowane. Więc reforma będzie się toczyć i my jesteśmy członkami Europejskiego Stowarzyszenia Komunia, który będzie podejmować działania właśnie pod hasłem trzymania prawa autorskiego, niejako trzymania szkół wolnych od prawa autorskiego. I jeśli interesuje was ta sprawa, to zachęcam was bardzo do działania i pierwszym krokiem może być skontaktowanie się ze mną i porozmawianie o tym, co możemy razem zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.